Cześć moi drodzy, witajcie na kanale, z tej strony ponownie Bomer. W tym szczególnym dniu pragnę złożyć najlepsze życzenia dla Was, drodzy żołnierze. To dzięki Wam jesteśmy wolni, niezależni i możemy żyć sobie w spokoju. Także wszystkiego najlepszego i dziękujemy za Waszą służbę oraz poświęcenie. 15 sierpnia to również data upamiętniająca Bitwę Warszawską, w której to udało nam się zwyciężyć bolszewickie natarcie. Bitwa ta określana przez wielu historyków jako punkt zwrotny historii nie tylko Polski, ale także całej Europy. Także możemy być naprawdę dumni z tego, co dokonali nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie, bo wykazali się naprawdę wielkim męstwem, odwagą i wielkim poświęceniem. A wracając oczywiście do świata War Thundera, to w związku właśnie z tym świętem możemy zdobyć decal, który według mnie osobiście jest przepiękny. Standardowo wystarczy, że zagramy 3 bitwy erą trzecią bądź wyższą z co najmniej 70% aktywnością. Nacje, jakie są wymagane, to Wielka Brytania oraz USA. Decal możemy zdobyć od dzisiaj aż do 19 sierpnia, także mamy trochę czasu, a gdyby nam się to nie udało, to mamy możliwość zakupu za Złote Orły i kosztuje on 199 złotych orłów, więc nie jest to wcale aż tak dużo. Oprócz tego za Złote Orły możemy sobie również kupić, bo jest dostępny w tym samym przedziale czasowym, P47 Ułanowskiego, czyli jedna z najlepszych P47 w całej grze. Niestety jest ona dość droga, bo kosztuje 6090 złotych orłów, ale nadal jest to bardzo interesujący samolot. Drugi z kolei istotny news, który pojawił się wczoraj bądź przedwczoraj, to oczywiście rework pocisków APHE. I okazuje się, że jest to bardzo kontrowersyjny temat wśród graczy, bo masa osób twierdzi, że jest to niestety bardzo zła zmiana. I tutaj chcę Wam przedstawić mój punkt myślenia, bo ta zmiana dotknie nas wszystkich. Ja osobiście uważam, że bardzo potrzebujemy takiej zmiany, bo na obecną chwilę, szczególnie na low-tierowych i mid-tierowych pojazdach, te pociski są niewyobrażalnie mocne. Ale okej, przejdźmy do początku i zobaczmy, co dokładnie te zmiany wprowadzą. Po pierwsze, twórcy chcą wdrożyć, aby pociski po przebiciu pancerza zachowywały się trochę inaczej niż obecnie to wygląda. Przede wszystkim głowica nie będzie już miała tak dużej fragmentacji, jak to obecnie wygląda. Na zdjęciu poglądowym możecie zobaczyć, że głowica nie uległa praktycznie żadnej fragmentacji, a jedynie co rozpadło się, to korpus pocisku i to on po przebiciu pancerza generuje odłamki. Oczywiście wszystko to okraszone jest jeszcze eksplozją, no bo sam pocisk zawiera ładunek wybuchowy. I z tego, co twórcy zapowiedzieli, to ta zmiana jest wymagana i zostanie wdrożona niebawem. Drugim elementem, który również podlega zmianie modyfikacji, jest to, jak pocisk będzie zachowywał się już po przebiciu pancerza. Obecnie każdy pocisk APHE w grze po przebiciu pancerza eksploduje i ta eksplozja rozchodzi się w taki sferyczny, czyli kulisty sposób we wszystkich kierunkach wewnątrz pojazdu. Siła tej eksplozji jest naprawdę duża i często pozwala to one-shotować każdego przeciwnika. I w tym momencie dochodzimy do sedna zmiany, bo w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej. W tym momencie możecie zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. Mamy tutaj na pierwszym obrazku pokazane, jak ta energia rozchodzi się wokół wybuchu. Teraz wygląda to trochę inaczej i tak jak widzicie na tym zdjęciu poglądowym, energia rozchodzi się troszkę w innych kierunkach. Przede wszystkim większość tej energii i odłamków jest niesiona na wprost. Część z tych elementów rozchodzi się również na boki, ale występują tu miejsca, gdzie niestety tej energii będzie mniej. I tutaj oczywiście możemy się spierać, czy ta zmiana jest dobra bądź nie, ale ja uważam, że jak najbardziej jest to dobry kierunek z tego względu, iż zmierzamy w stronę większego realizmu, a dodatkowo gra będzie lepiej zbalansowana. Trzecim z kolei argumentem, który również przemawia za tą zmianą, jest to, iż strzelanie po garnku jest mega nierealistyczne w tej grze. Tak nie powinno być i to powinno zostać zmienione. Jeżeli graliście tygrysami, panterami, gdzie te garnki po prostu odstają, to ludzie właśnie w te miejsca najczęściej strzelają i to jest naprawdę mega demotywujące, jeżeli macie czołg ciężki, potężny pancerz i ktoś was zabija, strzelając w garnek. Także mi osobiście ta zmiana jak najbardziej się podoba. A jeżeli Wy również jesteście za takimi zmianami, to polecam Wam zagłosować. Link macie w opisie materiału, wystarczy, że wejdziecie, zalogujecie się i oddacie głos tak bądź nie za tą zmianą.
I w zasadzie to by było wszystko w tym materiale. Dzięki, że byliście i trzymajcie się. Cześć!